Proszę Państwa, tak jak przedmówczyni przedstawiła, dzisiejsze spotkanie składa się z dwóch części. Jeżeli popatrzymy na agendę części pierwszej, to chcieliśmy Państwu przedstawić kilka zagadnień związanych z zintegrowanym planowaniem rozwoju, ale w kontekście oczywiście nowelizacji ustaw i zmian ustawowych, które zaszły z końcem ubiegłego roku. Czyli to, co będzie przedmiotem naszych prezentacji, to zagadnienia planowania przestrzennego w adaptacji, w kierunku adaptacji do zmian klimatu, integracja planowania przestrzennego i strategicznego. Następnie powiemy o nowym wymiarze, wymiarze przestrzennym strategii rozwoju gminy, w tym modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej jako właśnie integralnego elementu strategii. Wynikających stąd już strategii ustaleń rekomendacji w zakresie kształtowania tej polityki, prowadzenia polityki przestrzennej. W ostatniej części skupimy się na nowym akcie planistycznym, jaki jest plan ogólny gminy. Będziemy mówić o zakresie, strukturze, formie, a także to, co bardzo istotne jest w tej zmianie przepisów ustawowych, to cyfryzacja planowania przestrzennego. Zagadnienia planowania przestrzennego i adaptacji do zmian klimatu. To nie jest tak, że te zagadnienia pojawiły się w ostatnim czasie, ponieważ już około 10 lat temu, czyli w 2014 roku, został uruchomiony program Power 2014-20. W ramach tego programu, między innymi, tutaj mówię o zagadnieniach dotyczących planowania przestrzennego, Ministerstwa Inwestycji i Budownictwa, Infrastruktury, przepraszam, i Budownictwa. W 2016 roku opracowaliśmy program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. To było kilkanaście zagadnień opracowanych przez ekspertów Instytutu, ale nie tylko, w których poruszono sprawy związane chociażby z budową miast zwartych i przeciwdziałaniu rozlewaniu się zabudowy. Kolejny temat to było tworzenie systemów zieleni w tym obszaru przewietrzania, woda w przestrzeni miast. Chodziło tutaj o zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym, a także elementy adaptacji do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym. Te zagadnienia były opracowane na podstawie materiałów. Przeprowadzono, to był ogólnopolski program szkoleniowy właśnie dla pracowników administracji samorządowej. Czyli widać, że cały czas dążymy do tego, aby ta nasza wiedza, wiedza powiedzmy ekspercka, była coraz lepsza w tym zakresie. W ramach tego projektu również zostały opracowane publikacje, takie jak niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym, czy też ochrona środowiska w dokumentach planowania przestrzennego rangi gminnej. Ponadto już kilka lat temu pojawiły się poradniki, tutaj już przechodzę jakby do części tej strategicznej, mówiąc o tym zintegrowanym planowaniu rozwoju, czyli chodzi o poradniki dotyczące strategii rozwoju gminy. Strategia rozwoju krok po kroku, czyli na poziomie dla poziomu lokalnego pojawił się poradnik oraz strategia rozwoju ponadlokalnego, który został opracowany w roku 2022, ten pierwszy, 21. Obok tych działań właśnie eksperckich na rzecz tych tematów, między innymi tematów adaptacji do zmian klimatu, ale generalnie zagadnień planowania przestrzennego, należy powiedzieć o bardzo istotnej działalności różnych środowisk naukowych i eksperckich, a mianowicie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, różnych organizacji samorządowych. Tutaj mówię o latach 2010-2020, bo wtedy bardzo dużo działo się w tym zakresie, w zakresie właśnie w jaki sposób spowodować, albo aby to planowanie było bardziej, czyli rozwój Polski był bardziej zintegrowany, chodzi o zintegrowanie planowania
strategicznego z planowaniem przestrzennym. Odbywały się liczne seminaria, konferencje, cykle właśnie, były cykl seminariów organizowane przez Polską Akademię Nauk. Bardzo ważne dlatego dla poszerzenia wiedzy i dalszych działań ustawowych były prace pana profesora Markowskiego, profesora Dżazgi i różne ekspertyzy dotyczące właśnie koncepcji systemu zintegrowanego planowania rozwoju, czy to opracowanie z 2015 roku, czy też ekspertyza z 2019 roku profesora Markowskiego, która opisywała, w jaki sposób ma wyglądać docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tutaj już wchodzimy właśnie w te zagadnienia, które łączą te dokumenty strategiczne z dokumentami planistycznymi. Na tym slajdzie staraliśmy się pokazać, w jaki sposób ta integracja planowania przestrzennego i strategicznego odbywa się. Przez wiele lat planowanie strategiczne i planowanie przestrzenne właściwie funkcjonowało równolegle, obok siebie. Taka dychotomia tutaj następowała i właściwie w dużej mierze jeszcze w dalszym ciągu jest. Niemniej te ostatnie zmiany prawne już powodują, że możemy mówić o nie tylko o próbach zintegrowanego planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, ale również o wdrażaniu poprzez właśnie zmiany ustawowe. Co było początkiem tych działań? To początkiem to oczywiście ustawa o samorządzie gminnym z 90 roku i wielokrotne zmiany tej ustawy aż do dnia dzisiejszego, która to określa zadania gminy w zakresie opracowania między innymi strategii rozwoju gminy. Ale dla zagadnienia polityki rozwoju istotna była ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ta ustawa również przez te ostatnie prawie 20 lat była kilkakrotnie zmieniana, aby dopiąć tego celu, który no, teraz już widzimy nie tylko na horyzoncie, ale on się dzieje rzeczywiście poprzez te zmiany ustawowe. To po stronie strategicznej. To planowanie strategiczne obecnie prowadzone jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast patrząc na planowanie przestrzenne i działania między innymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to podstawową ustawą, która funkcjonowała przez ostatnie 20 lat, to ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Myślę, że większość z nas wychowała się na tej ustawie. I oczywiście w zmianach, bo wielokrotnie ta ustawa zmieniana. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na kontekst tej integracji, o której mówimy, to widzimy tutaj, tak wskazaliśmy, na dwa takie etapy. Ten pierwszy etap dotyczył zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. To jest rok 2020, ponieważ w tym roku wprowadzono do strategii model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Była mowa o tym, żeby te elementy były częścią tego opracowania. Jak widzimy, po stronie planistycznej nie było odpowiednich prawnych uwarunkowań. Natomiast to, do czego się odnosimy obecnie, nazwaliśmy to drugim etapem zmian, to ustawa ubiegłoroczna z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ustaw kilkadziesiąt zmieniono. Ta ustawa weszła w życie 24 września ubiegłego roku. I tutaj jeszcze wielokrotnie podczas dzisiejszej prezentacji, szczególnie w tej części dotyczącej planu ogólnego, będziemy wracać. Jakie były główne cele i do czego doprowadzi jakby ta ustawa?
do tego, że po stronie strategicznej, czyli po zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o polityce rozwoju, został doprecyzowany zakres modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Wprowadzono wymóg graficzny prezentacji, nie tylko prezentacji modelu, ale właśnie wytycznych i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminy. Natomiast po stronie przestrzennej pojawiły się nowe akty planowania przestrzennego. Przede wszystkim plan ogólny gminy, który zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zintegrowany plan inwestycyjny jako jeden z rodzajów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tutaj pokazujemy Państwu ten poradnik, o którym wspomniałem, bardzo istotny. Ta pozycja strategia rozwoju gminy krok po kroku, która obrazuje właśnie te strategiczne pomysły na rozwój gminy, właśnie zorientowane terytorialnie, co jest efektem zintegrowanego procesu planistycznego. W tym poradniku postarano się pokazać, oczywiście w pewien sposób uproszczony, jak może wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Przede wszystkim wskazano na to, że powinien wiązać zagadnienia społeczno-gospodarcze z przestrzennymi, wskazywać kierunki rozwoju przestrzennego gminy i opisywać spodziewane efekty przekształceń przestrzeni. Myślę, że znacie Państwo ten poradnik. Dalsze prace, które teraz nas czekają, to kwestia następująca. Wdrożenia różnych zagadnień. Tutaj wyznaczyliśmy, ponieważ tematem jest między innymi adaptacja do zmian klimatu, tematem dzisiejszego spotkania, zagadnienia środowiskowe, strategie rozwoju gmin. Wracając do tego, jak powinien wyglądać obecnie model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Ten model jest rozumiany jako docelowy układ elementów składowych przestrzeni. Tutaj widzimy cztery części bardzo ważne, które składają się na całość tego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Jest to struktura sieci osadniczej wraz z rolą i hierarchią jednostek osadniczych, system powiązań przyrodniczych, który ma największe przełożenie na kwestie adaptacyjne, główne korytarze, elementy sieci transportowych, w tym pieszych i rowerowych, a także główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej. To są te cztery elementy modelu jako obowiązkowego zakresu opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tego wcześniej przepisy prawne nie wymagały. Następnie, jeżeli popatrzymy na ustalenia i rekomendacje, te ustalenia i rekomendacje to są ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. I dolny pasek pokazuje zakres tych ustaleń i rekomendacji. Jeżeli wejdziemy w tytuły tych zagadnień, to widzimy tutaj zagadnienia, które były analizowane na etapie studium. W tym momencie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które no, nie było aktem prawa miejscowego, tylko polityki gminy, jest obowiązujące jeszcze do końca roku 2025. Ale na etapie opracowania studium konieczne było analiza uwarunkowań. Analiza uwarunkowań między innymi przestrzennych, później przełożenie ich na kierunki zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli byśmy teraz porównali zakres tych ustaleń i rekomendacji, czyli tutaj już pokazujemy pewne wnioski, które wynikają z diagnozy, to w strategii rozwoju gmin powinniśmy wykonać diagnozę tych uwarunkowań, określić zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu. Pozwolę sobie tutaj wymienić, bo to są bardzo ważne elementy, które właśnie, no tak można powiedzieć, przechodzą z studium do strategii. Ponieważ studium przestanie obowiązywać,
nie ma miejsca na te zagadnienia w planie ogólnym. Oczywiście wyniki tych analiz będą w planie ogólnym. W związku z tym musimy to, powinniśmy to przeanalizować i ustalić te rekomendacje na etapie strategii rozwoju gmin. Czyli oprócz tych zasad środowiskowych, zasady dziedzictwa kulturowego, kierunki zmian w strukturze zagospodarowania terenów, bardzo ważna kwestia dla rozwoju przestrzennego, zasady lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego, lokalizacji kluczowych inwestycji celu publicznego, kierunków rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej, jak również lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej, chodzi o OZE, przekraczającej 500 kW, wcześniej było 100 kW, tu nastąpiły zmiany w ostatnich latach. Również powinniśmy przeanalizować i ustalić rekomendacje dla zasad lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także, co bardzo ważne dla zagadnień adaptacyjnych, z adaptacji do zmian klimatu, to zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Chodzi o utrzymanie tego zasobu, chodzi o ochronę właśnie tej rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto zasady kształtowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych, obszarach rewitalizacji, obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. To jest cała paleta zagadnień, cały pakiet zagadnień, które powinniśmy przygotować, zdiagnozować na etapie strategii. Oczywiście dotychczasowe strategie również analizowały te wątki przestrzenne, niemniej nie było to później w tak konkretny sposób łączone, chociażby nie było potrzeby budowania czy przygotowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Chcieliśmy Państwu przedstawić przykłady już wdrożenia pewnej próby i wskazania, w jaki sposób powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tutaj jest przykład dla miasta Leszna i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne zagadnienia, które wiążą się z adaptacją do zmian klimatu. Generalnie patrząc na ten załącznik graficzny, to oczywiście możemy powiedzieć, że odniesienie do takiego innego sformułowania i podziału na obszary studium. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano różne rodzaje terenów zabudowy śródmiejskiej, terenów zabudowy intensywnej, ekstensywnej, aktywności gospodarczej. To jest w pełni, jakby są tym kolorami zamalowane, natomiast te obszary, natomiast również wskazano potencjalne nowe strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowo o wysokiej, o niskiej intensywności, a także innych przeznaczeń, innych chociażby aktywności gospodarczej. Mamy to zaznaczone szrafem. To jest elementem tego modelu strategii. Ta strategia została opracowana w 2022 roku, czy jeszcze przed wejściem w życie, i ona nie jest w pełni zgodna z wskazaniami, założeniami tej zmiany ustawy z ubiegłego roku. Niemniej już w znacznym stopniu pokazuje kierunek, na jakim należy pójść ze zmianami obecnych czy funkcjonujących strategii rozwoju gminy. Oczywiście ten element przyrodniczy, środowiskowy jest tu wskazany bardzo wyraźnie przez korytarze ekologiczne rangi krajowej, lokalne korytarze ekologiczne, korytarze przewietrzające czy powiązania funkcjonalne terenów zieleni, a także pozamiejskie powiązania funkcjonalne terenów zieleni. Tymi strzałkami widzimy bardzo wyraźnie, to jest ważne dla funkcjonowania całego systemu zieleni, bo przecież nie kończy się to na granicach, ten system na granicach konkretnej gminy, tylko ma swoje połączenia w sąsiedztwie. Te elementy zostały wskazane na tym modelu, jak również kwestie dotyczące sieci komunikacyjnej czy infrastruktury technicznej.
Chcielibyśmy Państwu przedstawić prace, które przyczyniły się też w pewnym stopniu do takiego, nie innego wyglądu dzisiejszych przepisów dotyczących planowania przestrzennego. Dlaczego? Dlatego, że uczestniczyliśmy w projekcie Nowy model urbanizacji w Polsce. Mówię to między innymi o Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, ale nie tylko. Było to praktyczne wdrażanie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego. Projekt Gospostratek 1, który był realizowany kilka lat temu. I w ramach tego projektu wykonano co najmniej kilkanaście różnych analiz. To były analizy skupione, został wybrany właśnie na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ponieważ ten obszar wybrany został chociażby dlatego, że skupia w sobie 41 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Na tym obszarze zamieszkuje około 2,2 miliona ludności i tam można powiedzieć, że bardzo różnego rodzaju, spotykamy się z różnego rodzaju sytuacjami, uwarunkowaniami, które można przekładać na inne z pewnością tereny Polski. I tutaj to, co było ważne, to analizy związane chociażby z systemem przyrodniczym. Staraliśmy się tutaj rozpoznać ten system i rekomendować zasady jego rozwoju. Ważna cząstka do bilansowania terenów, jeżeli chodzi o bilans terenów, który został wprowadzony w 2015 roku do ustawodawstwa i do tego, jak ten bilans powinien wyglądać w obecnej sytuacji prawnej. Ta analiza dotycząca bilansu i chłodności demograficznej, oparta na tych analizach dla 41 gmin, uszczegółowiła te zasady i wskazała nieco inny kierunek, propozycje możliwości bilansowania. Również zajmowaliśmy się polityką przestrzenną na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tutaj chodzi o analizę planów miejscowych, rodzaje planów miejscowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi wydawnictwami na stronie IRMIR-u, ale również z innymi, ponieważ to jest tylko część z tych analiz. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ celem między innymi tych zmian ustawowych była próba, czy to się udało, czy to się uda, to zobaczymy, próba zmiany systemu tak, aby nie następowała dalsza degradacja przestrzeni. Co wskazują te badania, jeżeli chodzi chociażby o tereny przeznaczone pod zabudowę? Zabudowę w studiach uwarunkowań. Analiza wykazała, że 45% terenów, tutaj tym jaśniejszym kolorem są tereny niezainwestowane zaznaczone, ciemniejszym zainwestowane, ale rezerwy terenów w całym GZM-ie, to mówię o terenach mieszkaniowych, w strukturze terenów ze studium, to jest 45%, czyli bardzo duże rezerwy terenów, czyli ta nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabudowę jest bardzo duża, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na inne rejony Polski, na gminę, na własne miejsce, gdzie mieszkamy, no to wszędzie praktycznie się z tym spotykamy, z tą nadpodażą terenów przeznaczonych w studiach. To było jakieś przyrzeczenie, można powiedzieć, że jeżeli mamy w studium teren wskazany do rozwoju, to nie był teren przeznaczony pod zabudowę, był wskazany do rozwoju, mógł być przeznaczony pod zabudowę dopiero później, kiedy zostały uruchomione prace nad planem miejscowym. I to, co jest charakterystyczne, to te rezerwy terenowe były większe w obszarze zewnętrznym. Tutaj jest to łatwe do wytłumaczenia, bo taką sytuację mamy również na zewnątrz innych, czy na peryferiach miast, czy w sąsiedztwie wielkich miast. To było 57% tych rezerw, natomiast jeżeli chodzi o tak zwany rdzeń miejski,
to było 32%. Potencjalny przyrost ludności mógłby wynieść 39% tej liczby, o której mówiłem, czyli ponad 2 milionów, co dałoby możliwość zamieszkania na obszarze GZN dla około 800 tysięcy osób. Oczywiście to jest oparte na tych analizach, które z kolei, jeżeli Państwo wczytacie się w ten raport, były oparte na istniejącej strukturze zamieszkania, czyli oparte na danych faktycznych, na PESEL-u, na tym, jak wygląda obecne, jak wygląda właśnie ta kwestia dotycząca zamieszkania na danych, na danym terenie. Czyli nie obliczaliśmy powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, tak jak to było we wskazaniach. Po 2015 roku przeszliśmy na bilansowanie terenów w stosunku do zamieszkanych osób. Również chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ramach tego pilotażu, które miało swoje przełożenie później na inne opracowania, zajmowaliśmy się terenami zielonymi. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że tutaj jest bardzo dobra sytuacja GZM-u, ponieważ terenów, które nazwaliśmy terenami zielonymi, ale tym były lasy, tereny zalesienia, tereny rolne i inne tereny urządzone, to jest prawie 60% metropolii. Ale wracając do kwestii związanych z zabudową, to bardzo ważne analizy, które były oparte na danych z lat 2016-2019, chodziło o sprawdzenie, w jaki sposób, czy rozwija się zabudowa na terenach, które są wskazane do rozwoju w studiach uwarunkowań, nie są objęte planami miejscowymi. I okazuje się, że tutaj ta presja inwestycyjna jest dość duża, ponieważ 8% wszystkich pozwoleń była wydawana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, które były wydawane oczywiście poza terenami objętymi planami miejscowymi, czyli na tych terenach, które nazwaliśmy terenami zielonymi, terenami otwartymi. To pokazuje właśnie, w jaki sposób gminy prowadziły, czy może jeszcze prowadzą politykę przestrzenną, i jednak wnioski są takie, że jednak ona powinna zostać zmieniona, ponieważ no, jest to z dużą szkodą dla środowiska, nie mówiąc o rozpraszaniu zabudowy, o konieczności, o kosztach tej urbanizacji, które te koszty dotyczą budowy dróg, budowy infrastruktury technicznej. 57% tej presji inwestycyjnej, czyli tych wydanych pozwoleń na tereny zielone, wynika z realizacji nowych budynków mieszkalnych i praktycznie prawie całość dotyczyła, czyli 96%, budowy, realizacji domów jednorodzinnych, czyli taka presja inwestycyjna na tereny poza planami miejscowymi. Dlaczego to było możliwe? No dlatego, że studium nie było aktem prawa miejscowego, w związku z tym taka możliwość istniała. Nie trzeba było określać zgodności wydawanej tak zwanej WZ-ki z ustaleniami studium. Dla rozpoznania tego tematu również opracowano dostępność terenów zieleni w dalszej części przy planie ogólnym. Pan Andrzej będzie mówił o tej kwestii, ale w odniesieniu do planów ogólnych. Natomiast to, co ważne, co wynika z tego slajdu, struktura przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych na tle kierunków ze studium. Pokrycie planistyczne w 2020 roku w Polsce wynosiło niewiele ponad 30%. Polska była pokryta planami. Natomiast w województwie śląskim ta sytuacja jest znacznie lepsza, bo to było około 72%. Natomiast na obszarze GZM średnio 69%. Ten slajd pokazuje tutaj te zagadnienia dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
w odniesieniu studium plan miejscowy i widzimy, że jeżeli chodzi o tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej, techniczno-produkcyjnej, infrastruktury technicznej czy komunikacji, to praktycznie te tereny, które były wyznaczone jako tereny rozwojowe w studiach uwarunkowań, one znalazły swoje przełożenie na plany miejscowe. Dla tych terenów opracowano plany miejscowe. Natomiast jeżeli popatrzymy na tereny zieleni i wód, to widzimy tutaj znaczną różnicę pomiędzy tym, ile tych terenów, około 37% to były tereny wyznaczone w studium, te tereny otwarte, a planami miejscowymi objęto niespełna 30%. Czyli tutaj takiej jakby presji gminy nie było na to, żeby zachować te wszystkie tereny w dotychczasowym użytkowaniu, czyli w użytkowaniu jako tereny rolnicze, czy jako tereny otwarte, zielone. Wracając do zagadnień dotyczących modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, chcieliśmy Państwu również przedstawić taki model dla właśnie GZM-u. Dlaczego? Dlatego, że strategia została opracowana, strategia dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została opracowana czy przyjęta uchwałą 16 grudnia 2022 roku i w znacznej części już była zgodna z tymi wytycznymi ustawodawstwa, bo jak sobie przypominamy, w 2020 roku wprowadzono obowiązek określenia, wskazania tego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. I tutaj te zagadnienia środowiska są bardzo wyraźnie wyeksponowane. Ten model struktury funkcjonalno-przestrzennej zawiera cztery priorytety A, B, C, D. To zostało przedstawione na schematach. Ten model, który tutaj Państwo teraz widzicie, to jest ten rysunek, ten załącznik graficzny, to jest nałożenie wszystkich schematów na siebie. Natomiast zwracam uwagę na priorytet A, adaptacja do zmian klimatu i odporność. Ten element zagadnień był bardzo mocno tutaj eksponowany. I jeżeli przyjrzymy się już bardziej, jeżeli chodzi o, wejdziemy we wnętrze tego priorytetu A, adaptacji do zmian klimatu i odporności, popatrzymy chociażby na zagadnienia na prawą stronę, na legendę, to widzimy tutaj właśnie szereg elementów, chociażby metropolitalny system przyrodniczy, obszary przyrodnicze prawnie chronione, uwarunkowania hydrologiczne, czyli te wszystkie uwarunkowania środowiskowe, które mają bardzo istotne, znaczne i ścisłe przełożenie na zachowanie się środowiska, na to, w jakim otoczeniu żyjemy i jak będziemy w następnych latach funkcjonować i właśnie na te cele adaptacyjne. Dlatego określenie tych zagadnień środowiskowych jest tak istotne w tym modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to konieczność opracowania zagadnień strategii, która nieco w znacznym stopniu, można powiedzieć, poszerzyła swój zakres przez różnych ekspertów i zaproszenie również urbanistów. Trudno sobie wyobrazić teraz opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej bez udziału planistów przestrzennych, urbanistów, ale nie tylko. Wiadomo, że strategia rozwoju gminy opracowywana jest przez szereg ekspertów z różnych dziedzin, czy społeczno-gospodarczych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, ale ten wymiar, który teraz właśnie podkreślamy, tego zintegrowanego planowania, w tym właśnie kontekście modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej jest bardzo ważny, aby eksperci z zakresu planowania przestrzennego wzięli udział przy opracowaniu modelu. Ale nie tylko przy modelu, bo aby dojść do tego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, musimy przygotować szereg diagnoz, analiz, które wskażą właśnie na taki, a nie inny model tej struktury.
I to, co jeszcze ważne, to ta część społeczno-gospodarcza przecież musi być naniesiona na konkretne lokalizacje, konkretne miejsca. Co do sposobu, w jaki sposób opracowywać tę strategię, czy bardziej ogólnie, czy szczegółowo, to myślę, że to może być temat jakichś kolejnych seminariów, kolejnych szkoleń. Ja dziękuję. Bardzo proszę pana Dariusza o kontynuację prezentacji i zagadnień, które przedstawiliśmy na wstępie, zakresu zagadnień. Dziękuję. Jak przed chwilą wspomniał mój przedmówca, planowanie przestrzenne odgrywa rolę kluczowego narzędzia polityki przestrzennej, którego głównym zadaniem jest tworzenie właściwych ram prawnych dla potrzeb racjonalnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem szeregu uwarunkowań, o których przed chwilą była mowa, czyli dotyczących między innymi aspektów ochrony środowiska społecznych, gospodarczych, ekonomicznych. Jednocześnie w planowaniu przestrzennym przyświecają dwie główne zasady, czyli zrównoważonego rozwoju oraz dążenia do osiągnięcia ładu przestrzennego. To sprawia, że tymi podmiotami zobowiązanymi do podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego są organy administracji publicznej, samorządy. W szczególności właśnie ten obowiązek spoczywa na gminach, które korzystają z przysługującego im władztwa planistycznego. Głównym instrumentem realizacji polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym jest plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w przeciwieństwie do dokumentu studium, który z końca 2025 roku straci moc, posiada cechy prawa miejscowego. Zmieni się to w najbliższym czasie, gdyż plan ogólny również będzie dokumentem w randze prawa miejscowego. Na podstawie dokumentu studium aktu planowania przestrzennego następuje bowiem ustalenie docelowego przeznaczenia poszczególnych terenów wraz z określeniem zasad ich zagospodarowania oraz ustalenia parametrów i wskaźników dla przyszłej zabudowy. Oczywiście nie można pominąć w tych rozważaniach na temat roli planowania przestrzennego licznych powiązań i odwołań do kluczowych obecnych kwestii związanych z adaptacją i mitygacją miast do zmian klimatu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest właśnie rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w kontekście budowania odporności miejskiej. Służyć temu mają różnorodne działania, między innymi tworzenie różnych form zieleni w przestrzeni miejskiej. Na przedstawianym Państwu obecnie slajdzie pokazujemy jeden z przykładów, gdzie ta polityka przestrzenna jest aktywna pod względem opracowania planów miejscowych. Władze miasta Krakowa od dłuższego czasu prowadzą wzmożone działania polegające na uchwalaniu kolejnych planów miejscowych, w tym planów ochronnych dla terenów zieleni. Okres ten przyniósł znaczące zmiany pod względem poziomu wskaźnika pokrycia planistycznego, już przekroczył 75%. Niewątpliwie zaletą tych planów miejscowych jest także możliwość zabezpieczenia terenów na potrzeby realizacji różnego rodzaju inwestycji celu publicznego. Odnosząc się do formułowanego zakresu ustaleń w planach miejscowych, pragnę zwrócić uwagę na pewne zapisy, które mogą przyczyniać się do poprawy klimatu miejskiego, racjonalnego gospodarowania przestrzenną. Przedstawiane Państwu kategorie te zapisów no, mieszczą się w pewnych szerszych grupach, czyli zasad kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu, zasad kształtowania i urządzania terenów zieleni, zasad kształtowania przestrzeni publicznych oraz zasad chociażby odprowadzenia wód opadowych. Na rycinę przedstawia jeden z planów ochronnych dla miasta Krakowa dla wybranych obszarów przyrodniczych, który został podzielony na trzy części, uchwalany w pewnych etapach w latach 2018-2022. Na koniec 2020 roku obejmował aż 191 obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji terenów zieleni, łącznej powierzchni około 3200 hektarów. Przechodząc dalej do
tego, z czym w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o procesy legislacyjne, to niewątpliwie trzeba przywołać datę 7 lipca jako przełomową pod względem zmiany dotychczasowych regulacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Większość przepisów nowelizacji ustawy o planowaniu weszła w życie 24 września i stanowi pierwszy etap długo wyczekiwanej reformy w systemie. Celem nowelizacji było zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. Istotne w kontekście prowadzonej polityki w gminach jest pewne uproszczenie procesów inwestycyjnych i zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego. Przyjęte przepisy mają zapobiec postępującej wielokrotnie, tak to pokazywaliśmy na przykładzie pilotażu dla GZM, postępującej suburbanizacji czy dewastacji przestrzeni. I te zapisy mają służyć zachowaniu pewnej racjonalności procesu gospodarowania przestrzenią. Najważniejszymi nowymi rozwiązaniami, bo tutaj przedstawiliśmy 7 takich zasadniczych zmian, które dotyczą przede wszystkim przepisów przejściowych, czyli zasad jakie i warunków, które dotyczą wciąż możliwego prowadzenia kontynuacji procedur planistycznych związanych ze sporządzaniem planów miejscowych czy też studiów uwarunkowań. Druga grupa zmian to niewątpliwie uchylenie przepisów docelowo związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zagadnienia strategiczne i kierunkowe, w tym kreowanie polityki przestrzennej gminy, będą odtąd przedmiotem strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, natomiast zasady realizacji polityki przestrzennej będą ustalane w planie ogólnym gminy, o którym za chwilę powiemy nieco więcej, w zwięzłym dokumencie o de facto krótkiej liście ustaleń planistycznych. Oczywiście najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego narzędzia polityki przestrzennej, narzędzia planistycznego w postaci planu ogólnego gminy, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla gmin z wyłączeniem dla całej powierzchni gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych w ramach akta prawa miejscowego. Plan ogólny jako ten dokument zmieniający podejście dotychczasowe do sposobu planowania przestrzennego będzie wiążący zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ustawą uchwalenie planu ogólnego gminy wymagane jest do końca 2025 roku, chociaż tutaj jeszcze może się, być może nieco ten termin ulec zmianie. Czas pokaże. Po tym terminie zakończy się okres przejściowy pomiędzy obowiązującym systemem a nowym porządkiem prawnym w zakresie planowania przestrzennego. Kolejnym elementem jest wprowadzenie nowej formy planu miejscowego w postaci zintegrowanego planu inwestycyjnego ZPI, który docelowo zastąpi i znacznie zmodyfikuje rozwiązania tzw. specustawy mieszkaniowej, gdyż nie będzie dotyczył wyłącznie terenów mieszkaniowych, ale też innych funkcji i będzie, miejmy nadzieję, dawał gminom większe możliwości w zakresie lokalizowania inwestycji z uwzględnieniem oczywiście partycypacji społecznej i pewnego ładu przestrzennego. Wzajemne zobowiązania gminy będą zapisywane w formie umowy urbanistycznej, tak aby zachować pełną transparentność procesu. Zmiany w przepisach dotyczących procedury, które mają na celu uproszczenie, ujednolicenie sposobu sporządzenia aktu planowania mieszkaniowego, przestrzennego, to kolejna duża zmiana. Będzie to możliwe poprzez wprowadzenie trybu uproszczonej procedury sporządzania aktów planów miejscowych w określonych przypadkach. Oczywiście przy każdej większej reformie też pojawia się wątek wpływu społeczeństwa na podejmowane decyzje, chociażby w planowaniu przestrzennym.
Tutaj ustawodawca przewidział szereg usprawnień dotyczących wykonywanych czynności na etapie procedury sporządzania planów miejscowych czy planów ogólnych w zakresie konsultacji społecznych, większego zaangażowania w partycypację śladem tych rozwiązań, które zostały przyjęte dla procesów w ustawie o rewitalizacji. Ostatnim, siódmym taką dużą zmianą jest zmiana zasad w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, tak aby przeciwdziałać niekontrolowanemu rozlewaniu się tej zabudowy i powiązaniu decyzji WZ z planem ogólnym. To, co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to zakres ustaleń planu ogólnego gminy, który to powinien przy formułowaniu tych ustaleń gmina powinna uwzględnić szereg uwarunkowań, które są tutaj zamieszczone. Ja pragnę zwrócić uwagę na docelowy kształt, czyli związany z uwzględnieniem polityki określonej strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego oraz nowe zasady bilansowania terenu w planie ogólnym poprzez określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. Dotychczasowe elementy, które były uwzględniane na etapie sporządzania studium czy planów miejscowych, również w planie ogólnym będą miały zastosowanie. To, co jest istotne, to zmiana podejścia do prezentowania ustaleń planu ogólnego gminy. Jeżeli chodzi o formę, to tutaj ustawodawca przewidział, że docelowo plan ogólny będzie zbiorem tutaj warstw danych przestrzennych w postaci warstw zawierających strefy planistyczne wraz z przypisanym tym strefom katalogiem stref planistycznych, obszarami uzupełnienia zabudowy, o ile takie zostaną wyznaczone w planie ogólnym, obszarem zabudowy śródmiejskiej, również fakultatywnym elementem planu ogólnego gminy oraz granicami obowiązywania gminnych standardów urbanistycznych. Elementem uzupełniającym plan ogólny gminy będzie uzasadnienie do planu ogólnego składające się z części tekstowej i graficznej, gdzie w części tekstowej powinno się pojawić wyjaśnienie przesłanek wskazujących na podejmowane decyzje przestrzenne w zakresie planu ogólnego. Natomiast część graficzna będzie zawierać lokalizację przestrzenną danych tworzonych dla planu ogólnego, granice działek ewidencyjnych i wszelkie obiekty przestrzenne, na które składają się uwarunkowania chociażby z zakresu środowiska. Elementem dodatkowym będzie prognoza oddziaływania na środowisko, o ile będzie wymagana, a zakładamy, że w większości przypadków będzie trzeba opracować taką prognozę oddziaływania na środowisko, jak to dotychczas miało miejsce przy aktach planowania przestrzennego. Będzie się składała, tutaj nic się nie zmieniło z tekstu i części graficznej. Przechodząc do najważniejszego elementu planu ogólnego gminy, czyli podziału na strefy planistyczne, chcielibyśmy zwrócić uwagę na zamknięty katalog stref planistycznych, które będzie można wyznaczyć w planie ogólnym gminy. Mają one odpowiednią nazewnictwo, jak i określony styl i oznaczenie graficzne. Tutaj postaraliśmy się podkreślić te funkcje, które będą się znajdowały zarówno w profilu podstawowym danej strefy, który będzie przenoszony automatycznie, oraz w profilu funkcjonalnym dodatkowym, który w ramach wyznaczenia danej strefy będzie gmina mogła sobie pewne funkcje dodatkowe wskazać, jeżeli będzie taka intencja. Na zielono zostały wyróżnione te tereny związane z aspektami środowiskowymi, czyli tereny ziemi urządzonej, tereny ogrodów działkowych, tereny lasów, wód. W jaki sposób one znajdują swoje umiejscowienie w ramach katalogu stref planistycznych. To, co ważne, to określenie
przez ustawodawcę minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla każdej ze stref na relatywnie wysokim poziomie względem tego, co miało miejsce dotychczas. Gminy mogły sobie bardziej dowolnie kształtować ten wskaźnik. Tutaj mówimy o powierzchni na poziomie 30% minimum, za wyjątkiem strefy gospodarczej i strefy infrastrukturalnej, gdzie ten poziom wskaźnika jest nieco niższy, na poziomie 20%. Dla wybranych stref górnictwa i komunikacji nie przewidziano ustalania minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznej czynnej w ramach tych stref. Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, mitygacji, kluczowe znaczenie będzie miało wyznaczenie zasięgu stref zieleni, rekreacji oraz stref otwartych. Tutaj Państwo mają w ramach tych profilów podstawowego i dodatkowego pokazane, jakie funkcje wchodzą w zakres tych stref. Oczywiście będzie miało to przełożenie później na poziom planu miejscowego, gdyż zgodnie z nowym rozporządzeniem z 2021 roku tutaj w zakresie terenów zieleni będzie można dokonać pewnego uszczegółowienia i podziału na tereny ziemi urządzonej wysokiej i niskiej. Oddaję głos koledze Andrzejowi Bąkowi, który przeprowadzi Państwa przez dalszą część prezentacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Teraz wyznaczając te pierwsze trzy strefy, które są w rozporządzeniu podane i w ustawie, strefy, które umożliwiają zabudowę mieszkaniową, musimy postępować zgodnie z artykułem 13d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi nam, że należy wyznaczyć te strefy w pierwszej kolejności w tych terenach, gdzie one już są wskazane tereny mieszkaniowe w planach miejscowych, a w drugiej kolejności w obszarze uzupełnienia zabudowy, o ile gmina z niego skorzysta. I następnie, jak mamy wyznaczone te strefy, trzeba sprawdzić, jaka chłonność w terenach niezabudowanych, w tym lukach zabudowy, ta chłonność jest wyrażona w osobach, na metr, w osobach. Należy sprawdzić, jaka jest chłonność tych właśnie jeszcze terenów niezabudowanych i porównać tą chłonność z zapotrzebowaniem na nową zabudowę, które obliczamy według wzoru określonego przez ministerstwo w rozporządzeniu. Ewentualnie to zwiększone zapotrzebowanie może wynikać ze strategii rozwoju danej gminy. I chłonność powinna zawierać się w przedziale od 70 do 130%. I teraz z kwestii tych właśnie takich uwzględnienia aspektów adaptacji do zmian klimatu, uwzględnienia ogólnie, nawet szerzej już mówiąc, uwarunkowań wszelkich, to jeżeli ta chłonność będzie poniżej tych 130% zapotrzebowania, o którym mowa w rozporządzeniu, będzie się dało wyznaczyć nowe strefy planistyczne, te wielofunkcyjne, które przewidują zabudowę mieszkaniową, a w związku z tym urbanista, planista będzie miał większą swobodę na uwzględnianie tych uwarunkowań i większe pole do wykazania się swoimi umiejętnościami i wkomponowania tych wszelkich uwarunkowań, w tym właśnie za adaptacji do zmian klimatu w plan ogólny gminy. Natomiast jeżeli ta chłonność będzie przekraczać 130% zapotrzebowania, to ustawa nam mówi wprost, że należy wyznaczyć wtedy te tereny mieszkaniowe w tych miejscach, gdzie już dzisiaj były wskazane w planach miejscowych obowiązujących oraz w obszarze uzupełnienia zabudowy. I wtedy urbanista, planista traci tą możliwość uwzględnienia w tak swobodny sposób uwarunkowań, bo jest związany przepisem ustawy, która wskazuje, że no właśnie w tym miejscu powinien wskazać te tereny i za bardzo nie ma możliwości, i wtedy nie ma możliwości wskazać ich w ogóle poza tymi obszarami właśnie, które wynikają z obowiązujących planów miejscowych i z obszaru uzupełnienia zabudowy. Dla każdej strefy planistycznej ustawa przewiduje przyjęcie katalogu stref planistycznych. Ten katalog to będą wskaźniki o maksymalnej nadziennej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Te wskaźniki
na przykład minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynika z rozporządzenia. Tam jest podany ten najmniejszy wskaźnik, jaki urbanista, planista może przyjąć w planie ogólnym gminy. Natomiast tutaj może przyjąć też bardziej restrykcyjne uwarunkowania, na przykład jeżeli właśnie adaptacja do zmian klimatu, w szczególności uwzględniona w strategii i właśnie wnioski z tej strategii rozwoju gminy wskazują na takie potrzeby, to tutaj właśnie będzie można zaostrzyć te wskaźniki w stosunku do rozporządzenia i przyjąć odpowiednie wartości, które będą miały potem przełożenie zarówno na decyzję o warunkach zabudowy, jak i na ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast gminy uzyskały też prawo do wyznaczenia obszarów, gdzie obowiązują gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej. Między innymi te standardy określają odległość do szkół podstawowych, ale też do obszarów zieleni publicznej. I to jest właśnie nowe narzędzie, którego gminy do tej pory miały tylko w przypadku specustawy tak zwanej mieszkaniowej. Dzisiaj gminy uzyskują takie prawo w stosunku do całego swojego obszaru gminy albo do części, które wskażą, żeby wskazać standardy dostępności. Mogą te standardy rozszerzyć o opcjonalnie jeszcze dostęp do innych obiektów infrastruktury społecznej. Jednakże jeżeli gmina zdecyduje się wskazywać te standardy, to między innymi obszary zieleni publicznej będą tym jedną z tych rzeczy, która będzie obowiązkowa do określenia ten standard dostępności. I standard dostępności do zieleni publicznej zgodnie z ustawą to jest 1500 metrów od obszarów zieleni publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3 hektary i 3000 metrów o obszarów zieleni publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 hektarów. Mówimy o powierzchni łącznej liczonej drogą dojścia ogólnie 20 hektarów, tak. Mówimy o powierzchni łącznej liczonej wzdłuż drogi dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych, czyli to będzie wzdłuż dróg, chodników, jakichś ciągów pieszych wyznaczonych w terenach. A obszary zieleni publicznej mamy też zdefiniowane, co to jest teraz już w ustawie. Są to tereny o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 hektara, pokryte roślinnością, wyposażone w infrastrukturę techniczną, rekreacyjną i tak dalej, oraz lasy zgodnie z ustawą o lasach. Odległości te można zmieniać, które są podane w ustawie w ramach określania w planie ogólnym. Można też zmniejszać powierzchnię obszarów zieleni publicznych, o których mówi tutaj ustawa, ale nie więcej niż o 50%. I teraz realizacja funkcji mieszkaniowej możliwa będzie w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy jedynie kiedy każda działka, czy to w przeznaczenie w planie miejscowym, czy to każda działka będąca w zakresie zamierzenia inwestycyjnego, do którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy, spełnia warunek dostępności do wszystkich obiektów w ramach standardów dostępności do infrastruktury społecznej, no właśnie w tym do terenów zieleni urządzonej. Więc tutaj urbaniści i gminy dostają narzędzie, którym mogą zapewnić tą bliskość zieleni dla mieszkańców, ale przy okazji właśnie w planie ogólnym określając takie ustalenia ogranicza sobie gmina możliwości wyznaczania w planach miejscowych już terenów pod zabudowę mieszkaniową. I w przypadku, kiedy mówimy o wskazywaniu właśnie tych terenów pod zabudowę mieszkaniową w planach miejscowych, to również liczymy dostępność, która jest możliwa wzdłuż dróg dojścia, które przewiduje ten plan uchwalany oraz plany, które już obowiązują, a nie są to jeszcze zrealizowane drogi dojścia. W przypadku warunków zabudowych patrzymy tylko na te już dzisiaj istniejące w terenie fizycznie tą infrastrukturę komunikacyjną, która nas zapewnia to połączenie dla dostępności. Kolejnym narzędziem, które daje nam plan miejscowy, jest obszar uzupełnienia zabudowy. Ten obszar powiązany jest z warunkami zabudowy, to znaczy warunki zabudowy, decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie w obszarze uzupełnienia zabudowy. Gmina może się na niego zdecydować, wyznaczyć go, a może gmina całkowicie nie wyznaczać, tym samym rezygnuje z możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże, jak widać na załączonym przykładzie, który przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, obszar uzupełnienia zabudowy na takim przykładzie tego osiedla jest to faktycznie zwarty obszar, który pozwala tą zabudowę dosłownie uzupełniać,
a nie pozwala nawet na jakieś rozlewanie zabudowy i właśnie to był jego główny cel. Uniemożliwić powstawanie nowej zabudowy na warunkach, na decyzjach o warunkach zabudowy w terenach do tego nieprzeznaczonych. No ponadto właśnie gmina ten obszar wskazując jest związana przepisami, gdzie go może wskazać, ale potem też dokonuje pewnych ręcznych decyzji urbanistycznych, gdzie ten obszar wskazuje. To nie jest tylko automatyczny krok, który też jest w rozporządzeniu określony, jest to też decyzja pewna urbanistyczna, przesądzenie planistyczne, że w tych terenach decyzje o warunkach zabudowy mają sens wydawania i tutaj ten obszar trzeba będzie właśnie tak wyznaczyć, jeżeli gmina się zdecyduje na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. I na końcu, już tak prawie podsumowując, plan ogólny gminy będzie się składać ze stref planistycznych, obszaru uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina się na niego zdecyduje, obszaru zabudowy śródmiejskiej, o ile też gmina się na niego zdecyduje, gminnych standardów urbanistycznych, które zawierają gminny katalog stref planistycznych. On jest powiązany z tymi strefami, więc jest zawsze obowiązkowy, bo strefy planistyczne musimy wyznaczyć dla obszaru całej gminy, za wyjątkiem terenów zamkniętych. Oraz z gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej wraz z obszarami, na których one obowiązują. I tutaj znowu przykład z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jak dla przykładowej, hipotetycznej gminy wygląda plan ogólny. Ten plan ogólny rzeczywiście może być bardzo ogólny, ale też może być bardziej uszczegółowiony. Te tereny mogą być zdelimitowane bardziej dokładnie, więcej wydzieleń. To już praktyka planistyczna pokaże, jak gminy do tego będą podchodzić. I na koniec, już prawie, cyfryzacja planowania przestrzennego polega w tym momencie na tym, że tworzymy dane przestrzenne, a plan dla aktów planowania przestrzennego, które dzisiaj obowiązują, w postaci granicy tego aktu, informacji o dokumentach formalnych z nim powiązanych, informacji o rysunku w wersji rastrowej zgeoreferencjonowanej dla tego aktu planowania. Natomiast plan ogólny będzie już dokumentem wyłącznie cyfrowym. Wszelkie jego ustalenia, standardy, nawet dostępności będą miały formę danych przestrzennych. Te dane będą w sposób właśnie zakodowane, czy to w tabeli atrybutów, tak mówiąc z perspektywy od użytkownika, który je wprowadza, czy w formie no właśnie przestrzennych wydzieleń. I ten plan ogólny będzie musiał korzystać z obiektów posiadających swoją reprezentację geograficzną w zbiorach ujętych w ewidencji zbiorów oraz usług przestrzennych. Czyli jeżeli mamy uwarunkowania środowiskowe, które dzisiaj na przykład występują, są to tereny chronione i te tereny są wprowadzone do takiego zbioru, który jest ujęty w ewidencji, a tak jest właśnie, to te obiekty będą miały, jeżeli będzie na przykład granica jakiejś strefy otwartej przebiegać dokładnie z tego powodu, że tu jest teren chroniony i nie chcemy tam dopuszczeń na zabudowę, to ta granica będzie wyznaczona dokładnie po tej geometrii, która pochodzi z tych danych. Więc tutaj Państwo, którzy zajmują się zagadnieniami tworzenia danych o ochronie środowiska, o środowisku, to bardzo duża prośba, żeby te dane były sporządzane i nie zawierały błędów, bo na wstępnych etapach jeszcze parę lat temu zdarzały się błędy w tych danych, na przykład w stosunku do uchwał wskazujących obszary chronione. Również warto zwrócić uwagę, że dane o planach miejscowych będą również posiadały dane przestrzenne już od 1 stycznia 2025 roku, a od 1 stycznia 2026 roku wszystkie akty planowania przestrzennego będą dostępne przez wspólny rejestr urbanistyczny, więc ta informacja dla obywateli, ale też dla nas jako tych uczestników procesu planowania się znacznie poprawi, bo będziemy mogli sprawdzić w każdej gminie, jak wygląda sytuacja planistyczna. Ministerstwo udostępnia nam też narzędzia do tworzenia aktów planowania przestrzennego, wtyczkę APP, a także przeglądajkę dla nich danych planistycznych i właściwie na tym kończymy nasz wątek. Dziękuję bardzo. Naszą część, pierwszą część prezentacji. Także bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Tymczasem bardzo dziękuję Panom za przedstawienie tematyki planu ogólnego i zagospodarowania przestrzennego w kontekście adaptacji i przechodzimy dziękujemy. Do... Dziękujemy. Dziękujemy.
Monitorowanie środowiska przyrodniczego i adaptacji gmin do zmian klimatu z wykorzystaniem danych przestrzennych. I pan Wojciech Łachowski, bardzo proszę. Tak, bardzo, bardzo dziękuję za przedstawienie. Dziękuję przedmówcom za no, jakby ogrom wiedzy takiej już bardzo, bardzo praktycznej dla samorządów, jakby wpływającej na to, w jaki sposób będzie kształtowała się przestrzeń naszych miast. No ale jakby mieliśmy do czynienia naprawdę teraz z ciężkim, że tak powiem, kalibrem nowej wiedzy i jakby zawiłości formalno-prawnych związanych właśnie z regulacjami nowej ustawy. Dlatego ja będę chciał troszeczkę, że tak powiem, poruszyć lżejszy temat, czyli wykorzystanie danych przestrzennych w monitorowaniu środowiska przyrodniczego, adaptacji gmin do zmian klimatu. Przedstawię Państwu różne źródła danych, zarówno tych krajowych, jak i europejskich, które umożliwiają właśnie monitorowanie naszego środowiska przyrodniczego wraz z przykładami i jakby takimi praktycznymi też wskazówkami, jak takie analizy będzie można sobie samodzielnie wykonać. I będę chciał dzisiaj się skupić na kilku wątkach. Po pierwsze, chciałbym się odnieść trochę też do tego, co mówili przedmówcy i do tego, jakie analizy, jakie wskaźniki związane z monitorowaniem środowiska przyrodniczego pojawiają się w strategiach rozwoju gminy, czy w raportach o stanie miasta. A następnie już jakby przejdę tematycznie kilka wątków, oczywiście nie wszystkich związanych z monitorowaniem środowiska przyrodniczego. Zacznę od terenów biologii wieńczynnych, terenów zieleni. Następnie opowiem parę słów o tym, jak możemy monitorować miejskie wyspy ciepła, to szczególnie w kontekście rosnącej temperatury i adaptacji do zmian klimatu. Pokażę przykładowe narzędzia i możliwości związane z monitoringiem błękitnej infrastruktury oraz terenów nieprzepuszczalnych na terenie naszej na terenie naszych gmin. Tak, w odniesieniu też do tego, co panowie mówili wcześniej, by niejako dokumenty, które kształtują zadania i polityki samorządów gminnych, wymuszają na samorządowcach przygotowywanie różnego rodzaju opracowań czy analiz, które mają też uwzględniać jako jeden jakby z kluczowych elementów funkcjonowania miasta tereny, środowisko przyrodnicze i ochronę środowiska i tereny w ogóle różnego rodzaju systemów przyrodniczych. I jeśli mówimy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zgodnie z artykułem 10a punkt pierwszy, podmiot opracowujący strategię rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. I tutaj pod rozumieniem słowa przestrzennej powinniśmy mieć również na myśli przestrzeń w postaci środowiska przyrodniczego. Natomiast elementy strategii rozwoju gminy zawarte w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, jednym jakby z tego zbioru elementów jest system powiązań przyrodniczych, czyli jakby przygotowując odwzorowanie sytuacji społeczno-funkcjonalno-gospodarczo-przestrzennej gminy, powinniśmy mieć na uwadze również system powiązań przyrodniczych, a już wypracowując różnego rodzaju rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, to też o tym panowie wspominali. W zasadzie na chyba 7 punktów, czy 8, 5 jest powiązanych stricte z środowiskiem przyrodniczym. Dwa bardzo bezpośrednio, czyli kształtowanie zasad ochrony środowiska, jego zasobów, ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu oraz zasady lokalizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. I punkty trochę mniej powiązane, ale również bardzo w sposób dość istotny, czyli kształtowanie zasad
działalności rolniczej i leśnej oraz zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych, rewitalizacji oraz obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji i remediacji. I ten punkt jest o tyle istotny, że jednym z instrumentów, szczególnie rekultywacji terenów poprzemysłowych, w wielu polskich miastach, ale też w zagranicznych miastach, jest właśnie przekształcanie ich na cele przyrodnicze, na cele terenów w zieleni urządzonej. Jest to jeden z elementów rekultywacji terenów zdegradowanych. W ramach tej samej ustawy o samorządzie gminnym, gmina, a w zasadzie w osobie wójta, zobowiązana jest określić w drodze uchwały, znaczy jest zobowiązana jest do 31 maja każdego roku przedstawić raport o stanie gminy za poprzedni rok. I w zasadzie ustawodawca w żaden sposób nie określa nam w sposób szczegółowy, co powinno się w takim raporcie znaleźć, poza tym, że powinna być to działalność wójta w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy oraz budżetu obywatelskiego. Natomiast Rada Gminy może w drodze uchwały określić, co w takim raporcie o stanie gminy powinno się rokrocznie znajdować. Natomiast no, niestety nie jest to częstą praktyką, zazwyczaj włodarze miast jakby opracowują te raporty jakby bez, może według własnych wytycznych, ale one niekoniecznie są stałe rokrocznie lub rokrocznie brakuje w nich pewnych elementów. Tak przejrzałem trochę raportów o stanie gminy pod kątem tego, jakie elementy monitorowania środowiska przyrodniczego w takich raportach się znajdują. No i przede wszystkim jest to stężenie różnego rodzaju zanieczyszczeń pyłów zawieszonych, tlenku azotu, benzoapirenu i pokazanie, w jaki sposób te stężenia zmieniają się z biegiem lat, jako podparcie czy pokazanie, że działania związane z programami czystego powietrza realizowanymi na terenie gminy przynoszą jakieś już wymierne rezultaty. To, co się pojawia w zasadzie w większości raportów o stanie miast, szczególnie tych większych, to liczba nasadzonych, wyciętych drzew, pokazanie tego bilansu. Zazwyczaj tam, gdzie jest to pokazane, to ten bilans jest dodatni. Być może jest tak, że gminy, które tego nie, czy miasta, które tego nie pokazują, mają po prostu ujemny bilans, więc tego nie pokazują. Natomiast zazwyczaj ten bilans jest dodatni, co cieszy. Prezentowane są wskaźniki związane z udziałem terenów zieleni w obszarze zurbanizowanym miasta, dostępności do tych zieleni. Ciekawy jest również przykład zużycia wody z wodociągów per capita jako wody jako zasobu ograniczonego, jakby można powiedzieć, kiedyś się mówiło, że woda jest jakby zasobem całkowicie odnawialnym. Natomiast jakby dobrze wiemy, że te zasoby wody jednak są ograniczone i na terenie naszego kraju mogą pojawić się obszary, już pojawiają się obszary, gdzie regularnie występują susze, ale z perspektywy zmian klimatu mogą to być też obszary, gdzie możemy mieć do czynienia z niedoborami wody i koniecznością jej oszczędzania. Więc monitorowanie tego, w jaki sposób gmina działa temu, żeby tę wodę oszczędzać, no jest dość, może być dość istotne. Również pojawił się taki wskaźnik, jak liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz ilość zebranych odpadów. No i teraz pytanie, jakby znalazłem kilka przykładów, gdzie ta liczba z roku na rok rosła. I teraz pytanie, czy tych wysypisk jest coraz więcej, czy może coraz więcej z nich jest zgłaszanych czy wyłapywanych przez samorząd. Tak, jeśli chodzi o raporty o stanie gminy, tutaj mimo tego, że są one podstawą do
dania wotum ufności lub nieufności na kolejny rok dla władz miejskich. Jednym z ich celów jest również pokazanie mieszkańcom, w jaki sposób realizowane są różnego rodzaju programy polityki, strategia i innego rodzaju typu działania na terenie gminy. Dlatego szczególnie istotny jest też sposób prezentacji tych informacji. No i chciałbym się z Państwem podzielić takim przykładem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to raport, jest to jakby jedna z stron raportu, która również jest w formie interaktywnej, przygotowana przez Biuro Strategii i Analiz Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. I co tutaj mamy? Po pierwsze informacje, ile nowych drzew w mieście w stosunku jakby z uwzględnieniem tych nasadzeń zastępczych w danym roku się pojawiło, ile pojawiło się nowych krzewów, drzewopłotów, jak wyglądał sposób dbania przez zieleń miejską o te tereny zielone, czyli ile tych trawników było koszonych, ile było wykonywanych różnego rodzaju ekspertyz, ile założono metrów kwadratowych łąk miejskich, no i różnego rodzaju inne ciekawostki, które rzeczywiście dla mieszkańców mogą być istotne, ale też mogą pełnić bardzo fajną, ale też tak raport opracowany w ten sposób może pełnić bardzo fajną funkcję promocyjną działań miasta, jakby obronę też różnego rodzaju zarzutów, które gdzieś tam się pojawiają, że tylko betonujemy i wycinamy te drzewa, a niekoniecznie wcale tak musi być. Dlatego nie tylko co robimy, ale też jak się tym chwalimy jest w przypadku środowiska, monitorowania środowiska dość istotny. Innym przykładem tutaj mamy elementy raportu o stanie gminy Bydgoszczy, gdzie pojawiały się informacje między innymi o strukturze wymienianych źródeł ogrzewania z podziałem też na według liczby lokali. Co ciekawe, oszacowana została efektywność wymiany tych źródeł ogrzewania, czyli o ile dzięki wymianie tych źródeł ciepła udało się zredukować emisję pyłów zawieszonych i benzopirenu. Również pokazanie informacji o tych usuniętych wysypiskach. Też bardzo ciekawa statystyka dotycząca liczby samochodów i pojazdów elektrycznych na terenie miasta, zmiany w zakresie powierzchni terenów zieleni urządzonej, powierzchni terenów leśnych, no i oczywiście jakby taka standardowa informacja, czyli ubytki drzew, krzewów, nowe nasadzenia jakby w ujęciu wieloletnim. To też bardzo istotne, żeby pokazywać, że ta świadomość nas jako samorządu, jako pracowników samorządowych czy władz samorządowych jest coraz większa i też staramy się tych nasadzeń mieć coraz więcej w stosunku do drzew wyciętych. Tak, przejdźmy teraz może trochę do strategii rozwoju. I jakby jednym z celów strategicznych, strategii rozwoju gmin, miast, bardzo często, o ile nie zazwyczaj, jest właśnie kształtowanie, znaczy na pewno jest kształtowanie przestrzeni przyjaznej do życia, której elementem tej przestrzeni jest właśnie chociażby są tereny zielone czy czyste, wolne od zanieczyszczeń środowisko. Oczywiście ochrona środowiska i dbanie o zasoby przyrodnicze miasta może być również celem strategicznym w samym sobie, ale to już jest sprawa indywidualna samorządu. Natomiast tutaj chciałbym się podzielić przykładem z Urzędu Miasta Krakowa, gdzie w zasadzie rok rocznie prowadzona jest ewaluacja takiej strategii rozwoju i w celu szczegółowym związanym z kształtowaniem właśnie miasta przyjaznego do życia cztery z 10 wskaźników są związane właśnie ze środowiskiem przyrodniczym. Pierwszy z nich
jakby szczególnie tutaj ważny dla miasta, w którym ja również mieszkam, czyli do Krakowa, jest wskaźnik jakby liczby dni z przekroczonym dopuszczalnym poziomem pyłów zawieszonych PM10, jest określona i wartość bazowa, czyli na moment rozpoczęcia jakby wdrażania strategii i wartość docelowa, wartość w poprzednim roku i wartość w roku badanym. Mamy również dostępność do terenów zieleni, do terenów publicznych. I tutaj chodzi przede wszystkim o teren zieleni o charakterze rekreacyjnym. Tutaj proszę się nie zmylić tym, że jakby mieliśmy nagły, bardzo duży wzrost ten wskaźnik tutaj uległ zmianie, też z tego względu, że według od 2021 roku w Krakowie nie uwzględniane są tereny zieleni osiedlowej, tereny cmentarzy, lasów prywatnych oraz terenów planowych lub wskazanych do urządzenia, czyli od 2021 roku są mierzone tylko i wyłącznie tereny zieleni urządzonej, którymi tak naprawdę dysponuje miasto i są otwarte dla mieszkańców. Również lesistość na terenie miasta jest tutaj istotnym wskaźnikiem, który został uwzględniony. Oczywiście dla każdego miasta będzie to wyglądało trochę inaczej i niekoniecznie musi być jakby to kluczowy element, do którego chcemy dążyć w strategii. No i Kraków przyjął sobie też liczbę parków kieszonkowych jako takich małych elementów zieleni urządzonej, które można w zasadzie zlokalizować wszędzie, nawet w najbardziej zwartej zabudowie, jako takie miejsca odpoczynku dla mieszkańców i tym samym wzrostu poziomu ich życia. Bardzo istotne jest podczas monitorowania na potrzeby właśnie czy to raportu o stanie gminy, no przede wszystkim na podstawie raportu o stanie gminy, ale w ogóle w zakresie przygotowania diagnoz związanych z między innymi z środowiskiem przyrodniczym. Bardzo istotne jest również patrzenie, jak to wygląda wewnątrz naszego miasta, szczególnie w tych miastach większych, ale również w miastach mniejszych, średnich, gdzie mamy podział na jakieś dzielnice, osiedla, ale możemy też równie dobrze podzielić nasze miasto w formie siatki heksagonalnej, bo każda dzielnica jest inna, każdy obszar miasta może mieć inne problemy i dzięki jakby chcąc w odpowiedni sposób zarządzać samorządem, nie chcemy jakby zwiększać terenów zieleni czy dostępności do niej tam, gdzie ta dostępność jest już duża i tych terenów zieleni jest dużo, tylko tam, gdzie rzeczywiście mamy niedobory i tylko dzięki monitoringowi wewnątrzmiejskiemu jesteśmy w stanie takie niedobory już w poszczególnych obszarach miasta zidentyfikować. Tak. No i przejdźmy teraz trochę do tematów tego, co w ogóle możemy monitorować, bo jakby pokazałem Państwu przykłady z raportu o stanie gminy, ze strategii, ale ten zakres może być dużo, dużo szerszy i jako pracownicy samorządowi możemy go również uwzględniać w różnego rodzaju swoich opracowaniach i jestem przekonany, że wiele osób z Państwa również takie przykłady, taki monitoring prowadzi, takie analizy uwzględnia. No i pierwszym elementem też, który się trochę pokrywa, niektóre właśnie będą się pokrywać z tym, co zaproponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie wskaźników przestrzenno-klimatycznych, czyli udział terenów powierzchni biologicznie czynnych, rozmieszczenie terenów zieleni, też możemy wejść trochę w głąb, monitorować kondycję tych terenów zieleni. Jak pokazuje przykład Krakowa, również lesistość, rozmieszczenie tych lasów, ale dane ogólnodostępne umożliwiają nam również monitoring jakiejś powierzchni porośniętych krzewami, roślinnością niską, łąkami, nieużytkami, które stają się zielone.
terenami poprzemysłowymi, w których w sposób jakby poprzez sukcesję roślinną stają się obszarami zielonymi. To jest bardzo ciekawa sprawa, szczególnie ja mieszkam akurat koło kombinatu krakowskiego i gdzieś tam przez płot widzę, jak ta zieleń się wkrada pomiędzy już opuszczone hale, magazyny, zakłady produkcyjne. I jakby tego natury nie jesteśmy w stanie powstrzymać i jakby zostawiając jakieś obszary poprzemysłowe zdegradowane, na których się już, które są wyłączone z działalności jakby przemysłowej, gospodarczej, tam ta zieleń będzie się wkradać i również musimy mieć to na uwadze i uwzględniać ją w swoich analizach, bo ona może nie mieć, z uwagi na to, że często są to tereny zamknięte, ona może nie mieć jakby funkcji takiej rekreacyjnej dla mieszkańców, natomiast funkcje oczyszczania powietrza, ochładzania temperatury jak najbardziej. Możemy monitorować dostępność terenów zieleni, też jak to zrobić, krok po kroku będę chciał Państwu pokazać. Rozproszenie czy presję inwestycyjną, czyli w sposób, w jaki nowa zabudowa, nowe tereny, czy w jaki sposób na zabudowa, czy gdzie są wydawane pozwolenia na budowę, które w jakiś sposób naruszają nam istniejące środowisko przyrodnicze. Takie rzeczy również też badaliśmy w naszym instytucie, chociażby w przypadku analiz dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o której mówili wcześniej panowie. Tak, jeśli chodzi o źródła danych krajowych, ich jest całkiem sporo. I pierwszym takim źródłem, które jakby nieodzownie powinno być zawsze stosowane i powinno być podstawą do w ogóle poszukiwania jakichś innych źródeł, są dane, które posiadamy już u siebie wewnątrz, czy dane, które pozyskiwaliśmy przy okazji różnego rodzaju projektów, działań, bo są to dane, które są gdzieś tam szyte na miarę pod nasz samorząd, były wykonywane na zlecenie miasta, czy są prowadzone w ramach jakiejś stałej prowadzonej ewidencji, aktualizowane na bieżąco przez pracowników, więc one jakby stanowią taką podstawę. Bardzo ważnym i teraz takim stosunkowo nowym, być może nie do końca znanym dla Państwa źródłem danych jest ortofotomapa udostępniana na geoportalu. Tak, ja wiem, że ona wisi tam od już wielu, wielu lat, natomiast teraz wygląda trochę inaczej, ale za chwilę o tym powiem. Mamy dane lidarowe, czyli chmury punktów, dane, które umożliwiają nam chociażby stworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu, czyli tego, co na tym terenie jest. Ich największym mankamentem jest to, że projekt ISOC był realizowany już ponad 10 lat temu, więc ciężko z aktualnością. Oczywiście dane BDOT-10K prezentujące różnego rodzaju klasy pokrycia terenu użytkowania ziemi. Też fajne nowe źródło, chociaż bardziej w tym momencie służące mierzeniu jakby w takiej skali regionalnej różnego rodzaju elementów środowiska przyrodniczego, czyli Narodowy System Informacji Satelitarnej. Oczywiście bank danych o lasach, gdzie mamy chociażby zasięgi wszystkich terenów leśnych należących do lasów państwowych. Bardzo ciekawe źródło danych, czyli geoportal Obserwatorium Polityki Miejskiej Regionalnej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Ciekawe dlatego, że są tam dane z badań własnych, dane, których nie znajdziecie Państwo chociażby w GUS-ie, dane umożliwiające porównywanie naszych samorządów z innymi samorządami, chociażby w zakresie udziału terenów zieleni czy dostępności do niej. No i Google Street View i jakby to też jest temat, o którym powiem za chwilę, bo to też jest bardzo ciekawy sposób oceny środowiska przyrodniczego w naszym mieście, ale wcześniej wywołana już do tablicy ortofotomapa. Tak, po pierwsze dla większości, wszystkie miasta, które ja przeglądałem w Polsce, mają ją już zaktualizowaną na 2022 lub 2023 rok.
W porównaniu z tym, co wisiało wcześniej, dla większości miast teraz dostępna jest ortofotomapa z podczerwienią, czyli z kanałem podczerwonym. Jest to dlatego o tyle rewolucyjne, że kanał podczerwony jest kluczowy w zakresie identyfikacji powierzchni, które objęte są jakąkolwiek wegetacją, czyli wszystkich terenów biologicznie czynnych. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości i musieliśmy bazować na danych 10-metrowych, najlepszych danych z Sentinela, danych satelitarnych ogólnoeuropejskich. Teraz mamy dane nasze krajowe, gdzie mamy 25-centymetrową rozdzielczość, czyli proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie tak naprawdę tereny zieleni wielkości tej ulotki, której mam w ręce, już identyfikować w przestrzeni naszego miasta, więc wykorzystując chociażby wskaźniki przyrodniczo-klimatyczne Ministerstwa Środowiska, możemy je adaptować je właśnie do ortofotomapy i w bardzo dokładny sposób wyznaczać tereny biologicznie czynne czy tereny pokryte roślinnością w naszym mieście. No i są to oczywiście dane, które są w każdej chwili bezpłatnie do pobrania z geoportalu krajowego, do czego Państwa gorąco zachęcam. Tak, jeśli chodzi o dane, o tutaj przypomniałkowy rzeczem Google Street View do danych krajowych, no ale są to dane i dla kraju, i dla Europy. Natomiast mamy dane różnego rodzaju również europejskie i wychodzące dalej. No i pierwszym z nich są dane z satelity Sentinel 2 i 3. W zakresie Sentinel 2 były to do tej pory najbardziej dokładne dane od 2015 roku bodajże dostępne dla samorządów. Tak naprawdę niepokrytych murami można te kilka do kilkunastu zobrazowań dla naszego miasta w ciągu roku pozyskać. 10-metrowej rozdzielczości, więc nie tak dobre jak ortofotomapa, ale już dla oceny jakby sytuacji w całym mieście wystarczająco się do tego nadające. I dane, które posiadają zarówno kanał bliskiej podczerwieni umożliwiający właśnie obliczanie tych wskaźników wegetacyjnych, ale posiadają również kanał podczerwieni krótkofalowej, który umożliwia chociażby identyfikację powierzchni nieprzepuszczalnych. Jakby podobnym źródłem danych jest satelita Landsat, też posiada podobne kanały, natomiast posiada kanał, również kanał termalny, dzięki czemu jesteśmy w stanie identyfikować temperaturę na powierzchni, na dzień wykonywania tych zobrazowań. No i Landsat jest od 1974 roku już gdzieś tam sobie fruwa w przestrzeni kosmicznej, więc jesteśmy w stanie bardzo, bardzo daleko cofnąć się w czasie. Ma to szczególne znaczenie, jeśli badamy właśnie zmiany pokrycia terenu naszego samorządu. Oczywiście COVID Land Cover, jakby takie ogólnoeuropejskie dane o pokryciu terenu w użytkowaniu ziemi oraz jego wersja miejska, czyli Urban Atlas, dane dużo dokładniejsze, bo dane wektorowe, gdzie minimalna jednostka kartowania wynosi w zasadzie ćwierć hektara, czyli każdy obszar o powierzchni, każdy kompleks użytkowania ziemi czy pokrycia terenu o wielkości większej niż 0,25 hektara jest mapowany, dzięki czemu mamy bardzo dokładną mapę pokrycia terenu użytkowania ziemi, natomiast jest tylko dla miast powyżej od 100 tysięcy mieszkańców wzwyż. No i natomiast jakby mamy też produkt pochodny od Urban Atlas, czyli Street Tree Layer i jest to mapa pokazująca rozmieszczenie drzew na terenie miasta, również dość dokładna, oczywiście nie tak dokładna, jak jesteśmy w stanie sobie to wyciągnąć z ortofotomapy. Kolejne bardzo ciekawe źródło danych, czyli również Kopernikusa High Resolution Layers, i różne typy, jakby różne jego składowe, takie jak dominujący typ liści, czyli czy mamy drzewa
liściaste czy iglaste, jesteśmy w stanie sobie mieć, pobrać dane, które nam takie zmienne pokazują. Gęstość koron czy pokrycia drzew i denty możemy zidentyfikować sobie wszystkie powierzchnie pokryte roślinnością niską, czyli lasy, łąki, pastwiska, jakieś nieużytki pokryte trawą oraz właśnie warstwa Small Woody Features, która pokazuje nam właśnie tą roślinność średnią, niską, taką jak właśnie zakrzewienia, jakieś pojedyncze krzewy. Również mamy takie dane, które taką informację przekazują. Jeśli chodzi o Urban Atlas, no to tutaj Państwo na rynku po prawej stronie widzą, w jaki sposób pokrywają te dane powierzchnię naszego kraju. Tak, ja wiem, jakby część z Państwa może się czuć pokrzywdzona, że ich samorząd nie został, ich miasto nie zostało uwzględnione, natomiast jakby tutaj już niestety trzeba składać zażalenia do Europejskiej Agencji Środowiska. Tak, jeśli należymy do grona szczęściarzy, dla których te dane są dostępne, możemy pozyskać dane dotyczące zespołów roślinności zielonej, jakieś murawy, wrzosowiska, łąki, pastwiska, uprawy jednosezonowe, tereny podmokłe, uprawy trwałe, zielone obszary miejskie, czyli tutaj są zidentyfikowane różnego rodzaju obszary zieleni, na której występuje jakaś infrastruktura tereny zieleni urządzonej, lasy, tereny wodne, no i nieużytki, które w jakiś tam sposób mogą być również pokryte roślinnością, czyli bardzo dokładny podział terenów zielonych na terenie w zasadzie nie samego miasta, tylko całego obszaru funkcjonalnego. Tak, tutaj widzicie Państwo jedną ze składowych Urban Atlas, czyli Street Tree Layer, pokazującą rozmieszczenie obszarów pokrytych drzewami. No i jakby tutaj minus jest taki, że ta warstwa pojawia się tylko co 6 lat, identyfikuje występowanie roślin, pokazuje występowanie roślinności wysokiej, no i aktualność tych danych obecnie wynosi, one są aktualne na 2018 rok, więc trzeba będzie chwilę poczekać, żeby pojawiły się dane na 2024, bo one pojawiają się zazwyczaj z pewnym opóźnieniem. Natomiast dla miast, które się nie znalazły w tej puli samorządów, które są objęte Urban Atlas, mamy dane HRL, Tree Cover Density, które prezentują właśnie w formie rastrowej, czyli przypisanych do pikseli, gęstość drzewostanów, czyli procent powierzchni pokrytej drzewami na właśnie w obrębie danego piksela. W tym wypadku mamy tutaj 10 na 10 metrów, czyli 100 metrów kwadratowych, czyli tyle nam pokazują, jaki procent na tej powierzchni zakrywają korony drzew. Dane trzyletnie, natomiast pojawiają się z trzyletnim opóźnieniem, więc żeby w tym roku powinny się pojawić dane za 2021 rok. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że drzewa też rosną z określoną prędkością, nie jest ona zawrotna, więc wydaje mi się, że jakby taka seria danych trzyletnia jest wystarczająca, jeśli chodzi o gęstość tej serii. Natomiast no mogłyby te dane być publikowane no trochę szybciej, żeby można było korzystać po prostu z bardziej aktualnych danych. No i chciałbym Państwu przedstawić pokrótce sposób, w jaki możemy zidentyfikować sobie różnego rodzaju, znaczy w jaki sposób możemy zidentyfikować kondycję roślinności na danym obszarze, czyli jak powierzchnie biologicznie na naszym terenie wegetują, jak ta wegetacja jest silna, gdzie są te tereny dobrej, średniej, gorszej kondycji. No i wykonujemy to z wykorzystaniem wskaźnika NDVI, który możemy obliczyć właśnie czy to z Sentinela, czy z ortofotomapy. W
W przypadku Sentinela korzystamy z kanału 5 jako kanału czerwonego, kanału 8 jako kanału bliskiej podczerwieni. Obliczamy NDVI jakby za pomocą wzoru kanał podczerwony minus czerwony dzielony przez podczerwony plus czerwony. No i to, co jest istotne, to to, żeby wykonywać taką analizę dla jak największej liczby zdjęć o określonej porze roku, najlepiej w porze o wzmożonej wegetacji, czyli powiedzmy od czerwca do września, pobrać tych zdjęć kilka, wykonać kilka takich obliczeń NDVI i dopiero na końcu uśrednić sobie te wartości. No i jakby literatura przyjmuje, że tereny od powyżej zera to są wszystkie tereny w jakiś sposób biologicznie czynne. W zasadzie od 0,3 do 0,7 mamy do czynienia z taką średnią kondycją, już powyżej 0,7 mamy te tereny dotyczone już dobrą kondycją, że są to tereny dość dobrej jakości. W przypadku danych Landsat korzystamy z kanałów 5, 4, danych Landsat 8, Landsat 5, mamy kanały 4, 3, no ale to już jakby na spokojnie zostawiam Państwu do, mam nadzieję, że to się przyda gdzieś tam do jakichś własnych samodzielnych przetworzeń. No i tutaj mamy przykład, jak to wygląda dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. To, co jest istotne i co również może się pojawić w przypadku Państwa samorządów, to to, że te tereny zielone, które znajdują się w mieście, są terenami o dobrej kondycji. Dlaczego? No bo w miastach głównie mamy do czynienia z parkami, gdzie ten drzewostan jest dość bogaty, dość stary, z terenami jakimiś bujnej roślinności trawiastej. No i jakby z lasami, bo jakby Państwo wiecie z przykładów swoich samorządów, że również znaczną część miast często zajmują lasy. Natomiast na obrzeżach, gdzie mamy do czynienia z działalnością rolniczą i w okresie, gdzie na przykład letnim, gdzie jest już na przykład po sianokosach, po żniwach, są to obszary, gdzie ta kondycja jest bardzo niska, bo te rośliny zakończyły swój okres wegetacyjny, więc jakby trzeba mieć to na uwadze, że to rolnictwo może mieć tutaj bardzo duży wpływ. I coś, co może się Państwu przydać, jakby szczególnie już stricte do właśnie strategii, czyli raportu, czy raportu o stanie miasta, czyli obliczanie dostępności do terenów zieleni. I w tym celu wykorzystać możemy dane z OpenStreetMapy. Oczywiście tutaj w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o sieć połączeń pieszych, jeśli taką dysponujemy, powinny być to nasze dane miejskie, samorządowe. Jeśli nie, to najlepszym źródłem mapy, najlepszym źródłem danych z ręką na sercu, mówię, jest OpenStreetMapa. Są to najlepiej zweryfikowane dane, gdzie rzeczywiście te wszystkie połączenia piesze się znajdują. No i taki model stworzony na podstawie właśnie sam wybranych sieci komunikacji pieszych przecinamy z powierzchniami terenów zieleni, które możemy zidentyfikować właśnie na podstawie NDVI, dzięki czemu uzyskujemy punkty przecięcia terenów, czyli jakby punkty wejścia do tych miejsc terenów zieleni i na tej podstawie wyznaczamy sobie strefę pięciominutowego dojścia i korzystając czy to z granic całej gminy, czy dla dzielnic, heksagonów, możemy sobie wyznaczyć, ile osób w stosunku do liczby, całkowitej liczby mieszkańców mieszka w takich strefach dojścia. Jeśli chcielibyście Państwo więcej trochę dowiedzieć się o tym, jak takie analizy dostępności wykonywać, to ja zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę danemiejskie.pl/analitycy. Tam mamy całe nagranie z webinaru o wyznaczaniu dostępności do terenów zieleni, ale w ogóle do różnego rodzaju usług. No i jeśli chodzi o przykładowe zastosowanie, mamy tutaj geoportal Obserwatorium Polityki Miejskiej Regionalnej, gdzie mamy dostępność do terenów zieleni we wszystkich miastach, z tego co pamiętam, chyba powyżej
20 albo powyżej 5000 mieszkańców. Proszę mi wybaczyć, nie pamiętam. No ale gratuluję dla takich miast, jak gratulacje dla takich miast jak Poręba, Krzyża Nowoświęci, kłaniam się nisko za tak wysoką dostępność do tej terenów zieleni, gdzie blisko 100% mieszkańców ma do tych terenów zieleni w ciągu 5 minut możliwość dojścia. Tutaj inny przykład, który akurat wykonywał kolega Andrzej Bąk, którego Państwo poznaliście już podczas poprzedniej prelekcji, gdzie mamy tą taką analizę wykonaną dla GZM-u, ale już w podziale heksagonalnym, gdzie mamy podział na dostępność pełną, czyli 100% mieszkańców ma dostęp do, tutaj akurat był przyjęty 1200 metrów dojściu, a nie czas. Lub ma mniej niż ten 1%, lub jest jakby pomiędzy tym, czyli bardziej zero-jedynkowo-dwójkowo, bym powiedział. Mamy trzy opcje, ale mamy mniejszym już, jakby ten wskaźnik jest pokazany inaczej. No i tak, wracając do Google Street View, jest to super, super ciekawe źródło danych o terenach zieleni, dlatego że no, całkiem niedawno pojawił się taki nowy indeks, Green View Index, i on jest o tyle ciekawy, że to nie jest indeks, który w przeciwieństwie do NDVI czy innych wskaźników wegetacyjnych pokazuje nam jakby obszar z góry ortogonalny całego miasta, określający, nie wiem, czy taką naszą kondycję, czy występowanie tych powierzchni biologicznych czy innych. Czyli Green View Index pokazuje nam, jaki udział powierzchni terenu, który powierzchni, no nie terenu, tylko powierzchni objętości przestrzeni, którą widzi obserwator na wysokości swojego wzroku, zajmowany jest przez tereny zielone. Jest to wskaźnik, który jest obliczany tylko i wyłącznie dla ulic. I co ciekawe, wtyczka do wykonywania tych analiz jest już gotowa i dostępna w QGIS-ie, więc w zasadzie każde miasto w Polsce może taką analizę sobie samodzielnie wykonać. Jakby tutaj mamy przykład dla Helsinek, jak wygląda efekt wynikowy, czyli te tereny zielone, to te ulice zielone, to ulice, którymi chodnik, jeśli idziemy i przechadzamy się ich chodnikami, to widzimy mniej więcej od 60 do 90% tego, co widzimy, to są obszary zielone. Oczywiście mamy pewien stopień błędu i dokładności tego, jakby interpretacji, jakby tutaj, gdzie można powiedzieć, zaczynamy mierzyć tą powierzchnię, gdzie nie. Jakby jest wiele, wiele tutaj zmiennych, natomiast no, uważam, że jest to super narzędzie do obrazowania tego, które ulice wymagają jakiegoś zazielenienia, a które już zielonymi są. Gorąco zachęcam, szczególnie jakby w procesach decyzyjnych związanych z nasadzeniami drzew w naszych miastach, bo oczywiście na tą analizę możemy nałożyć różne inne warstwy i automatycznie wyznaczyć obszary, gdzie powinniśmy robić nowe nasadzenia. Tak, to by było taka fajna ciekawostka na zakończenie tematu terenów w zieleni biologicznie czynnych. No i chciałbym teraz, no już czas nas goni, więc chciałbym przejść do miejskich wysp ciepła i skupić się przede wszystkim na miejskich powierzchniowych wyspach ciepła, no bo mając dane satelitarne i dane generalnie przestrzenne, jesteśmy w stanie właśnie wyznaczać te powierzchniowe miejskie wyspy ciepła, a nie atmosferyczne. Powierzchniowe, czyli mierzymy temperaturę powierzchni, a nie temperaturę powietrza znajdującą się na określonej powierzchni, bo do tego potrzebowalibyśmy już gęstą sieć punktów pomiarowych rozlokowaną na terenie miasta. Oczywiście takie sieci funkcjonują, natomiast nie jest to jakby standard dla każdej gminy, albo taki punkt pomiarowy jest jeden, który dostarcza właśnie MGW. Natomiast te miejskie powierzchniowe wyspy ciepła jesteśmy w stanie w zasadzie dla każdego obszaru w kraju wyznaczyć. I tak, po pierwsze możemy wyznaczać natężenie tej powierzchniowej wyspy ciepła, czyli na ile określone obszary w terenie miasta odstają temperaturami od innych obszarów, czy od średniej na terenie naszej gminy.
Jak wygląda zasięg występowania tych miejskich wysp ciepła, czyli gdzie mamy tą granicę progową, gdzie coś z miejską wyspą ciepła jest, a nie jest. Posiadając dane ewidencji ludności, jesteśmy w stanie oszacować, ile osób jest narażonych na ciągłe życie czy przebywanie w zasięgu tych miejskich wysp ciepła. Ale również jakby zamiast danych o ewidencji ludności możemy wykorzystywać różnego rodzaju przepływy ludności, potoki ludności, szczególnie jeśli prowadziliśmy jakieś badania dotyczące tego, gdzie ci ludzie się gromadzą, gdzie, czy mamy dane z telefonii komórkowej na temat przepływów tych ludzi, to jesteśmy w stanie zidentyfikować na przykład przestrzenie publiczne, gdzie tych osób jest mnóstwo, a które możemy nazwać miejskimi patelniami. No i jakby wiemy, że musimy takie działania, mamy na papierze liczbowo pokazane, że takie działania adaptacyjne do tych wysokich temperatur powinniśmy podjąć. No i jakby nawiązując do tego, co mówię, możemy identyfikować właśnie te miejskie patelnie. I do tych celów możemy wykorzystać tak naprawdę cztery różnego rodzaju źródła danych. I one w zależności od tego, co chcemy dokładnie monitorować, co chcemy pokazać, z jaką dokładnością takich danych powinniśmy użyć. Jeśli chodzi o dane ArcClimb, to są dane, które mogą być przydatne dla, w zasadzie są przydatne tylko dla czterech największych polskich miast, bo tylko dla nich zostało opracowane, ale również dla ponad setki innych miast, właśnie dużych miast europejskich, gdzie mamy różnego rodzaju modele klimatyczne, w tym model jakby tych wysp ciepła właśnie na podstawie danych MODIS, pokazujący jak jakby rok rocznie te miejskie wyspy ciepła się powiększają, jak te ekstremalnie wysokie temperatury ulegają zmianom, oczywiście w porównaniu z innymi miastami europejskimi. Mamy dane Sentinel-3, natomiast są to dane, które pojawiły się ledwo co, w zasadzie rok czy dwa lata temu. One są o tyle istotne, o tyle dobre, że jest to dość gęsta seria czasowa. To znaczy, że dla danego obszaru my to samo zdjęcie na przestrzeni od 1 do 3 dni, czyli de facto mamy około ponad 100 zobrazowań rocznie, czyli jest to już dość gęsta seria czasowa, natomiast dość krótka, bo tak jak mówię, są to dane, które się gdzieś tam pojawiły niedawno. Dlatego jeśli chcemy badać różnego rodzaju anomalie, trendy, potwierdzać jakieś zjawiska, czy też wyznaczać natężenie tych miejskich wysp ciepła, powinniśmy korzystać z danych MODIS. Są to dane właśnie, gdzie w zasadzie co 1-2 dni, czyli około 200 zdjęć dla danego miasta możemy rocznie pozyskać. Rozdzielczość przestrzenna nie jest duża, bo to jest w zależności od kanału od 250 do 1000 metrów, czyli raptem w przypadku niektórych samorządów to będą 3, 4, 5, 6 pikseli. Natomiast no, jesteśmy w stanie jakby tą zmienność, tę anomalię pozyskać. Te dane już są od 1999 roku, więc rzeczywiście ten trend już jakby jest, te wartości, które uzyskamy już są, będą statystycznie istotne. No i na rycinie widzicie, jak bardzo przystojna jest to satelita. W żaden sposób wyglądem nie odstaje jej Landsat 8, również z uwagi na to, że jest młodszy, jest równie wygląda smakowicie, natomiast trochę inne cele są, inne możliwości nam oferuje ta satelita. Po pierwsze, dużo rzadsza seria czasowa, bo to są zdjęcia średnio co 16 dni, natomiast biorąc pod uwagę na to, że jak często mamy zachmurzenie w Polsce, no to z tych co 16 dni robi się raz w miesiącu, czy raz na 2 miesiące i tak naprawdę dla okresu powiedzmy letniego mamy 2, 3, 4 zdjęcia maksymalnie dla danego roku, więc te dane nie są tak dobre w określaniu jakichś anomalii, trendów, zmienności, natomiast są dobre do oceny stanu tu i teraz, wyznaczeniu zasięgu powierzchniowych wysp ciepła w danym momencie.
bo są to dane dużo lepszej rozdzielczości przestrzennej, bo można je pobrać już nawet w 30-metrowej rozdzielczości. No i jak taką wyspę ciepła wyznaczyć na podstawie tego zdjęcia termalnego? Po pierwsze, należy przekształcić wartości tak zwane digital number, jak to liczby cyfrowe, nie jak to przetłumaczyć, wartości promieniowania elektromagnetycznego na odbiciowość w atmosferze. Następnie przeliczamy to na temperaturę w kelwinach, a na końcu na temperaturę w celsjuszach. Z uwagi na to, że jest to dość skomplikowana procedura jakby do wytłumaczenia i raczej ciężko Państwu będzie ją zapamiętać, ja zachęcam do odwiedzenia artykułu, który jest tutaj w źródle na dole. Można jak najbardziej, tam jest dokładnie opisane, jak coś takiego obliczyć. Na YouTubie też możecie Państwo znaleźć taką informację. Natomiast to, co jest tutaj istotne, nie możemy bazować tylko na jednym zdjęciu, bo wpływ, że tak powiem, jakiegoś dziennego odchylenia, czy dziennej anomalii, czy ekstremalnie wysokiej temperatury w danym dniu, czy ekstremalnie niskiej dla danej pory roku, może nam tutaj w znaczny sposób zaburzyć wynik. Dlatego konieczne jest to uśrednienie przynajmniej kilku zdjęć dla danej pory roku. I po drugie, wyznaczając próg, zasięg występowania tej miejskiej wyspy ciepła, odnosimy się do wartości maksymalnych i minimalnych dla danego obszaru, czyli miejska wyspa ciepła, powierzchniowa miejska wyspa ciepła jest pojęciem względnym, bo odnosi się do wartości maksymalnych, minimalnych występujących na danym obszarze, czyli tak naprawdę mając taką definicję, miejska powierzchniowa, nie atmosferyczna, wyspa ciepła na każdym badanym obszarze będzie występować, czy to będzie gmina wiejska, czy będzie to małe miasteczko, czy będzie to duże miasto. Zawsze jesteśmy w stanie taką wyspę zidentyfikować, bo jest to obszar najbardziej gorący z punktu widzenia badanego obszaru. No i tutaj mamy akurat temperaturę podłoża dla Krakowa. Kolejny przykład pokazuje, jak wygląda udział populacji, która mieszka właśnie w obrębie takich wysp ciepła w podziale właśnie na osiedla. Tutaj, przepraszam, ciekawostka, że bardzo gęsto zaludniony obszar Starej Nowej Huty, czyli miejsce, gdzie widzicie Państwo te numery 125, 6, 7, 8. Z uwagi na to, że był zupełnie inaczej projektowany niż Stare Miasto, jest dużo terenów zieleni tej międzyblokowej, dużo parków, dużo terenów rekreacyjnych. W zasadzie na tym obszarze, mimo wysokiej gęstości zaludnienia, nie występuje miejska wyspa ciepła, więc jakby to też będzie okres projektowania miasta, będzie miał kolosalne znaczenie to, gdzie ona występuje, co pokazuje chociażby Lwówek Śląski, gdzie historyczne mury miasta lokowanego na prawie niemieckim jeszcze w średniowieczu są również jednocześnie obszarem występowania miejskiej wyspy ciepła. Ciekawe podejście zostało tutaj przez nasz zespół zaproponowane w opracowaniu, które wykonaliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, gdzie badaliśmy właśnie na podstawie Landsat, chcąc uzyskać dokładną informację o powierzchniach, o konkretnych przestrzeniach publicznych, więc musieliśmy użyć dokładnych danych. Badaliśmy zmiany, ale nie zmiany jakby temperatury, czy zmiana temperatury na tych przestrzeniach publicznych 2000 kontra 2020, tylko zmiany w odchyleniu do średniej dla całego miasta, czyli jak te dane przestrzenie publiczne zwiększały bądź zmniejszały swoją temperaturę w odniesieniu do średniej temperatury dla miasta. Czyli czy te obszary przestrzeni publiczne stawały się bardziej azylem, miejscem ucieczki od wysokiej temperatury, czy wręcz przeciwnie, w odniesieniu do reszty miasta stawały się miejskimi patelniami. No i właśnie tu Państwo widzicie, jak w odniesieniu do całego badanego obszaru na czerwono te obszary
były coraz cieplejsze w stosunku do reszty. Tutaj przestrzenie publiczne, przestrzeń publiczna numer 9 jakby znacznie wzrosła, przestrzeń publiczna numer 4 stawała się bardziej tym zielonym azylem i jakby to przekładając na dane tabelaryczne. Tak, teraz już jakby powoli zbliżając się do końca, bo za chwilę nam wybije godzina planowanego zakończenia seminarium, chciałbym przejść do tak zwanych danych o błękitnej infrastrukturze, czyli o różnego rodzaju wodach, terenach okresowo zalewanych, występujących na terenie naszego miasta, gminy. Po pierwsze, źródłem takich danych może być BDOT 10K. Dane o posiadają takie również Wody Polskie, tutaj w szczególności jeśli chodzi o dane chociażby o dane o zagrożeniu powodziowym, to tam należy takich danych szukać. No i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i tutaj mamy już bardziej specjalistyczne dane związane z chemizmem tym wody czy czystością tej wody, to jeśli chodzi o dane krajowe. Jeśli chodzi o dane europejskie, no to podobnie jak wcześniej, z uwagi na to, że wody powierzchniowe stanowią jeden z typów pokrycia terenu, to takie dane możemy również znaleźć w CORIN czy w Urban Atlas, ale jest odrębna, specjalna warstwa 10-metrowej rozdzielczości przestrzennej, pokazująca obszary nie tylko wód powierzchniowych, ale terenów podmokłych i okresowo podmokłych. I jakby to są dane, które niekoniecznie są dostępne w jakiś tam inny sposób. No i bardzo dobre źródło danych o ciekach wodnych, czyli Open Street Mapa. I jak te dane połączyć, to tutaj macie Państwo przykład, gdzie te dane powierzchniowe, czyli tereny podmokłe, okresowo podmokłe, wodne, tereny wodne są danymi pochodzenia właśnie z danych z HRL, natomiast dane liniowe pochodzą z OpenStreetMapy. Wychodzi nam z tego całkiem bogata i szczegółowa sieć wód powierzchniowych i terenów podmokłych na naszym badanym obszarze. Tak, jakby do wyznaczania takich obszarów wodnych możemy użyć chociażby indeksu NWI, który może być obliczany zarówno z danych Landsat i danych Sentinel. W tym wypadku korzystamy z kanału zielonego i czerwonego. Nie potrzebujemy tego kanału czerwonego. No ale jeśli jesteśmy w stanie obliczyć wskaźnik NDVI i NWI, możemy obliczyć taki wskaźnik syntetyczny jak NDDI. I dlaczego on jest istotny? Bo on pokazuje nam jakby taką, nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyłem, ale jakby indeks dotkliwości suszy, bo on jest wskaźnikiem syntetycznym, łączący ze sobą to, ile wody w liściach, czy igłach, czy w ogóle w roślinności się znajduje dzięki wskaźnikowi NWI, ale też ile, jak wygląda kondycja tej roślinności. Czyli w sytuacji, gdy mamy mało wody w roślinności, ale kondycja jest jeszcze dobra, to znaczy, że ta susza, mimo że właśnie że ten wskaźnik NWI nam mówi, że ona jest, ale kondycja jest dobra, ta susza nie jest suszą jeszcze dotkliwą akurat dla tego obszaru. Natomiast w sytuacji, gdy mamy niską liczbę, niski wskaźnik NDVI, niski wskaźnik NWI, a występuje tam roślinność, no to już może znacie, że rzeczywiście są te obszary całkowicie wyschnięte lub w ogóle nie występowała tam roślinność, jest to obszar gołej gleby. No i na koniec tereny nieprzepuszczalne, również dane Kopernikus nam tutaj przychodzą z pomocą, bo mamy gotową warstwę pokazującą udział terenów nieprzepuszczalnych, jak i również taką analizę umożliwia wykonanie, takie obszary możemy wyznaczyć z wykorzystaniem Landsat
i Sentinel. Natomiast nie możemy, w przeciwieństwie do wcześniejszych pozostałych wskaźników spektralnych, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj nieprzepuszczalności z ortofotomapy, bo do tego potrzebujemy kanał podczerwieni krótkofalowej, której ortofotomapa żadna jeszcze poza prywatnymi, poza, że tak powiem, kupionymi na zlecenie nie posiada. Jeśli chodzi o przykłady, no to po lewej stronie Państwo widzicie właśnie dla Krakowa takie zobrazowanie High Resolution Layer Imperviousness, gdzie tak naprawdę im ciemniejszy obszar na brązowo, tym większy udział w ramach tego piksela 10 na 10 metrów terenów nieprzepuszczalnych. Te jasne obszary to obszary, w których na 100 metrów kwadratowych jest tych terenów nieprzepuszczalnych trochę mniej, a wszelkie pozostałe no to są obszary już przepuszczalne. Po prawej widzicie Państwo zmiany na podstawie właśnie tych danych HRL, które obliczyłem na potrzeby innego projektu w latach 2006-2018. Zmiany tej nieprzepuszczalności. No i taka ciekawostka, że na terenie miast Europy Zachodniej, poza może Paryżem, to nasze miasta polskie i miasta w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej intensywnie się suburbanizują, zabudowywana jest przede wszystkim przestrzeń, która się znajduje albo na obrzeżach miasta, ale jeszcze w jego granicach, albo zaraz za granicami administracyjnymi miasta. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany jakby dokładniejszymi, jakby robiliśmy taką analizę też dla całej Polski, więc jeśli ktoś z Państwa był zainteresowany dokładniejszymi jej wynikami, to proszę o kontakt. Więcej o danych w ogóle o danych miejskich znajdziecie Państwo na naszej stronie danemiejskie.pl analitycy. Jeśli chodzi o danemiejskie.pl, natomiast zachęcam też do zapisania się do bezpłatnej sieci analityków danych miejskich, gdzie różnego rodzaju prowadzimy szkolenia, które właśnie pokazują, jak między innymi ta analiza, o której dzisiaj mówiłem, można wykonać. Jeśli chodzi o mnie, to już wszystko.